Chomiki w odróżnieniu do szczurów, jeśli im podamy wodę i alkohol, to zawsze wybierają alkohol do picia, zaś szczury nie chcą pić alkoholu i wolą wodę. I co o dziwo, chomiki są w stanie wypić bardzo duże ilości alkoholu. Utratę świadomości u chomików obserwuje się, gdy wypiją one około 20 g czystego etanolu na 1 kg masy ciała. Czyli przekładając to na człowieka i osoby dorosłe, to tak jakby każdy z nas wypił po 21 butelek wina, zanim by stracił przytomność. Nigdy tyle nie wypiłem. Chomiki by nas przepiły. Donald Tusk zdecydował o odwołaniu wszystkich członków Rady Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego, w skład której wchodzili głównie autorzy raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Ten raport miał być podwaliną do starania się o odszkodowania od Niemiec za straty poniesione przez Polskę w wyniku II wojny światowej. Jak wiemy, nad Polską miała się pojawić rosyjska rakieta, na całe szczęście zawróciła, gdyż nie znalazła nic tutaj ciekawego. Marzę, żeby być na zasiłku jak wujek Krzysiek. Od rana pije piwo i ogląda telewizor. Prawdziwy człowiek sukcesu, nie to co ja, tylko szkoła i zero alkoholu. A ty którą następną część kanapki gryziesz? A, B czy C? Ja bez wątpienia C. Tak właśnie wygląda na żywo wyciek danych w sieci. Uważajmy i zawsze zabezpieczajmy swoje dane. Wiele razy o wyciekach danych słyszeliśmy, a tu możemy zaobserwować to na własne oczy.